Diecezja Pelplińska, parafia świętego Kazimierza w Kartuzach oraz były ksiądz Andrzej S. muszą solidarnie zapłacić 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz listownie przeprosić Marka Mielewczyka. Cała Polska poznała historię tego mężczyzny dzięki filmowi Braci Sekielskich, Tylko nie mów nikomu. Mielewczyk był w latach 80. ministrantem w Kartuzach i padł wówczas ofiarą molestowania seksualnego przez ówczesnego księdza Andrzeja S. Prawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w sądzie apelacyjnym w Gdańsku. Marek Mielewczyk czekał na ten moment 5 lat. Powód, występując w 2014 roku na drogę postępowania sądowego, domagał się zasądzenia solidarnie do Andrzeja S., parafii oraz diecezji kwoty 9 999 zł tytułem zadośćuczynienia oraz nakazania przeproszenia go zarówno przez pozwanego Andrzeja S. za naruszenie jego dóbr osobistych, jak i przez pozwanych diecezji i parafię za brak reakcji na stanowiące naruszenie dóbr osobistych powoda zachowanie pozwanego księdza. W 2017 roku Marek Mielewczyk zmienił treść pozwu i zażądał nie 10 tysięcy, a niemal 1 700 tysięcy złotych zadośćuczynienia. W tym samym roku zapadł wyrok w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który odrzucił pieniężne zadośćuczynienie. Sąd Okręgowy, orzekając w tej sprawie, uwzględnił jego żądanie w części, zobowiązując Andrzeja S. do wystosowania zaadresowanego do powoda listu zawierającego wskazaną w pozwie treść przeprosin. Sąd uznał, że to, iż pozwany dopuścił się wobec powoda czynów naruszających jego dobra osobiste w postaci godności oraz nietykalności cielesnej jest bezsporne i wynika nie tylko z jego zeznań, których wiarygodność potwierdzają przeprowadzone badania psychologiczne, ale także z zachowania pozwanego w trakcie nagrywania programów telewizyjnych z jego udziałem, w których przyznaje, że podnoszone przez powoda fakty istotnie miały miejsce. Ten wyrok został zaskarżony zarówno przez powoda, jak i przez pozwanego Andrzeja S. W październiku Sąd Apelacyjny w Gdańsku zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego i zobowiązał do przeproszenia nie tylko byłego księdza, ale także parafię oraz diecezję pelplińską. Pozwani mają również solidarnie zapłacić 400 tysięcy złotych na rzecz Marka Mielewczyka. Poprosiliśmy rzecznika biskupa pelplińskiego o komentarz w tej sprawie oraz o odpowiedź na pytanie, czy diecezja złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Rzecznik odmówił komentarza telefonicznego. Przesłał jedynie oświadczenie pisemne, które nie odpowiada na zadane przez nas pytania. Z całą stanowczością należy podkreślić, że w diecezji pelplińskiej nie ma tolerancji dla osób, które krzywdzą dzieci, a zwłaszcza dla duchownych, którzy dokonują wobec małoletnich przestępstw na tle seksualnym. O treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2019 roku władze diecezji dowiedziały się z przekazów medialnych i jest to niedostateczna podstawa do określenia ewentualnych dalszych kroków prawnych. Podobnie jak przed sądem pierwszej instancji, diecezja pelplińska wyraża współczucie panu Markowi Mielewczykowi z powodu krzywdy, jakiej doznał od byłego duchownego, bez względu na kwalifikację prawną czynów tego ostatniego.